Witam, Adam Kopeć, mój odcinek Excel z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek 73. Naszym zadaniem jest znalezienie liczby osób poleconych przez daną osobę. Czyli mamy tutaj ID i mamy ID osoby polecającej. No i chcemy na przykład sprawdzić, że tu mamy, że tu osoba o ID 109 poleciła akurat Stanisława Krzaka. No i widzimy, że tu się czasem te wartości powtarzają i chcemy sprawdzić, ile razy ktoś polecił inne osoby do naszej organizacji. Chcemy podliczyć właśnie tą liczbę osób i możemy to zrobić, korzystając ze scalania w Power Query i to tak zwanego self-joinu, czyli scalamy jedno zapytanie łącznie razem ze sobą. Czyli mamy odpowiednie dane, tak? Czyli mamy zarówno tą kolumnę, gdzie są właśnie te unikaty, wartości i te wartości powtórzone, żeby to właśnie, żeby było powiązane z tym konkretnym wierszem, czyli ten wiersz, tak, jest niejako powiązany, o tutaj, z wierszem 109. No i chcemy to połączyć, uzbierać razem w Power Query, czyli z kart dane wybieramy sobie polecenie z tabeli z zakresu, czyli ładujemy tabelę do Power Query. I jak mamy przygotowane, tak, czytane nasze zapytanie, to wystarczy na karcie narzędzia główne znaleźć polecenie scal zapytania. I nam raczej zależy na tym, żeby to zapytanie było w tym samym zapytaniu, a nie tworzyć nowe, czyli po prostu klikamy na to polecenie i oknie scalania, które się otworzy na dole, no wybieramy to samo zapytanie. Mamy tylko jedno, więc nie ma problemu, ale i tak, jakby było ich więcej, Power Query dodatkowo nam dopisuje, że to jest bieżące zapytanie, czyli to górne, od którego zaczynamy scalanie. Ok, czyli wybieramy to i musimy tylko pamiętać, żeby w odpowiedniej kolejności zaznaczyć kolumnę, czyli u góry, tak, ten jest nasz unikatowy ID i tu na dole osoby polecone i mamy tu już krótkie podsumowanie, że 5 z 17 wierszy tabeli pasuje. To znaczy, że tylko 5 z 17 osób w ogóle polecały inne osoby, tak? Czyli tu mamy wszystko jak należy. Zatwierdzamy sobie OK i mamy efekt scalania, czyli do każdego wiersza jest dopisana tabela, ta część tabeli, gdzie są osoby polecane. I tu w większości wierszy, tak jak wspominaliśmy, nie ma żadnych informacji. Zróbmy zbliżenie. Tak, nie ma żadnych, ta tabela jest pusta, ponieważ tak, osoba ID 107 nikogo nie poleciła. Tak, na pewno osoba ID 109 kogoś poleciła. To tu mamy w tabeli, tak, wyniki, tak, konkretne wiersze. Mamy dwa wiersze. I możemy właśnie tutaj tak przeglądać, żeby sobie orientacyjnie zobaczyć, że są te faktycznie osoby polecone. I my po prostu chcielibyśmy podliczyć ilość wierszy, jaka tu występuje w tabeli. Tak, czyli jak rozwijamy tabelę, nie chcemy rozwinąć do nowych kolumn, tylko chcemy zagregować nasze tutaj dane i chcemy tutaj, możemy sumę wziąć pod uwagę, tak, czyli liczby wszystkie, albo o, liczność niepusta. To nam tak bardziej. Zaznaczę dwie wersje, żeby pokazać, w czym jest różnica w naszych działaniach. Czyli liczność wszystkie i liczność niepuste. Jeszcze, a później powtórzymy krok, żeby to było rozróżnienie. Czyli tu ważne, żeby tu była po prostu liczba naszych tutaj danych. Tak, możemy to też zrobić po ID. Tak, możemy zrobić po ID, bo chcieliśmy to zrobić po ID. Tylko że ID jest liczbą, to tą sumą, więc musimy sami rozwinąć te wartości. Tak, a dla pól tekstowych to domyślnie jest właśnie zliczanie wartości. Agregujemy, nie używamy oryginalnego nazwy kolumny jako prefiksy, zatwierdzamy sobie OK. I mamy dwie kolumny. Liczność dla ID i liczba niepustych elementów ID. Tak? Tu właśnie trzeba zrobić to rozróżnienie, trzeba uważać, ponieważ Power Query zlicza, także w ogóle coś było, nawet jeśli to była pusta tabela, już jako jedynka. No a my nie chcemy tego zliczać jako jedynki, więc potrzebujemy właśnie tutaj liczbę niepustych wartości, dlatego to było dla nas tak istotne. Tak, i moglibyśmy ten właśnie ten krok, jak już wiemy, że chcemy tą właśnie samą agregację z ID, tak, tylko nie chcemy wszystkich wartości, tylko nie puste. Możemy sobie tutaj właśnie kołem zębatym zmienić te parametry. Zatwierdzamy sobie OK. I mamy teraz kolumnę tylko, która nas interesuje. I w pasku formuły możemy sobie tylko jeszcze zmienić nazwę od razu. Nagłówka. Liczba osób
poleconych. Tak, i teraz mamy wszystko. A, i teraz w sumie nie potrzebujemy kolumny polecane przez, więc sobie tą po prostu delete kasujemy i mamy tabelkę, którą chcemy, czyli ID osoby, tutaj jeszcze dodatkowe informacje o tej osobie i liczbę osób, które ona poleciła. Taką tabelę możemy już zamknąć i załadować do Excela, żeby zobaczyć to podsumowanie. Czyli tabela, istniejący arkusz, tutaj sobie zatwierdzamy i wczytują nam się dane. No i widzimy, że tutaj większość osób właśnie nikogo nie poleciła, a te osoby, które poleciły, mają odpowiednią liczbę przy naszych tutaj parametrach. O, możemy zobaczyć, że jakbyśmy to tak przestudiowali dokładnie, to byśmy zobaczyli, że wszystko się zgadza. No i tu mamy odpowiednie wartości.